Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki z trygonu wody. Zapraszam Was na prognozę tygodniową z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych skorpionów. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Być może tam będą jakieś dodatkowe wskazówki. A tymczasem karty mam już potasowane. Teraz je sobie tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych skorpionów ciekawego w tym tygodniu się wydarzy. Poniedziałek. Dwie buławy. Wtorek. As denarów. Środa, sześć kielichów, czwartek, królowa mieczy, piątek. Słoneczko, sobota, siedem buław, niedziela, cztery buławy, bardzo fajnie. W tle czytania mamy kartę Rycerza Kielichów. I już patrzymy. Później jeszcze wyciągniemy afirmację i kartę rady, ale przechodzimy do czytania. Kochani, w poniedziałek dwie buławy. Karta mówiąca o tym, że zastanawiacie się nad podjęciem jakiejś decyzji, jakiś wybór przed Wami. Karta mówiąca o wahaniu nad czymś, tak? No coś Was tutaj nurtuje, zastanawiacie się, jakie kroki podjąć, którą drogą podążać. Być może jest to jakaś opcja pracy, czy też podróży. Być może jakieś dwie oferty i coś musicie wybrać, tak? To jest też karta partnerstwa, karta spółki, więc być może będziecie mieli propozycję wejść z kimś, jakiś układ. Być może jakaś praca, jakaś spółka, jakieś wspólne inwestycje. Dwie buławy, karta działania, tak? Ale bierności w tym działaniu, nie działania, źle powiedziałam. Karta po prostu podjęcia jakiejś decyzji, jakiś wybór przed Wami. No coś musicie wybrać, nad czym się zastanowić, coś planujecie, czy to przedsięwzięcie, czy jakieś kroki, ale stoicie w miejscu. Na razie jeszcze nic nie działacie, nic nie ruszacie do przodu. To jest dopiero planowanie. We wtorek macie asa denarów, czyli jakieś duże pieniądze, być może jakaś umowa o pracę. Ci z Państwa, którzy szukają pracy, być może mieli jakieś dwie możliwości, jakiś wybór pomiędzy dwoma ofertami, na coś się zdecydujecie. Będzie to dobra decyzja, będzie to dobra praca, stała praca na fajną, stałą taką umowę, dobre, wysokie wynagrodzenie. A z denarów jest to szansa na jakiś sukces finansowy, na jakieś duże pieniądze. Może być to zakup nieruchomości, może być to sprzedaż nieruchomości wiążąca się z dużymi zyskami. Mogą być to zyski finansowe odnośnie pracy, tak, biznesu, firmy, jakieś lokaty w bankach, jakieś udziały, jakieś inwestycje na giełdzie mogą Wam w tym dniu przynieść bardzo duże zyski finansowe, jakieś dodatkowe wpływy na Wasze konto, coś, czego się nie spodziewacie, nawet jakaś wygrana, tak, więc ci z Państwa, którzy tutaj grają w lotto, jak najbardziej jakieś pieniądze będą. I to duże pieniądze. W środę szóstka kielichów, karta
troszeczkę wspomnień z przeszłości, być może spotkacie osoby, starych, dobrych znajomych, być może z ławy szkolnej, tak, wspólne studia, wspólne jakieś zabawy. Tak, widać kartę, widać. Wspomnienia, tak? No mówię, może kogoś spotkacie i razem gdzieś wyjdziecie na miasto, zabawić się, coś poświętować, coś opić, coś uczcić. Karta wspomnień, karta powrotu w rodzinne strony, karta rozpamiętywania właśnie tej przeszłości. Szóstka kielichów, marzenia, wspomnienia, przyjaciele z dawnych lat. Tak, więc w tym dniu jak najbardziej możecie kogoś spotkać, z kimś po prostu odświeżycie znajomość z przeszłości. W czwartek królowa mieczy, czyli możecie mieć do czynienia z osobą po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźniak, waga bądź wodnik. To może być jakaś urzędniczka, to może być osoba na jakimś wysokim stanowisku urzędowym, osoba oczytana, osoba bardzo mądra, wykształcona, znająca się na prawie, nauczycielka, urzędniczka, prawniczka, notariusz. Uważajcie tylko, żeby ta osoba nie wydała za Was jakiejś decyzji, tak? Być może będzie tutaj właśnie miała coś istotnego do powiedzenia. Może to być rozmowa. W niektórych przypadkach może oznaczać Waszą matkę bądź teściową, tak? Czyli jakieś takie, no, niemiłe potyczki słowne, jakieś doradztwo, natarczywość. No, niekoniecznie może być to złe, ale możecie się czuć troszeczkę tacy osaczeni przez tą osobę, że wtrąci te swoje 3 grosze, tak? I będzie chciała swojej mądrości w Waszym życiu tutaj jakoś, no, wprowadzić, tak? Więc no, tutaj możecie uważać na taką osobę. W piątek karta słońca, karta radości, szczęścia, sukcesów. Dzień pełen optymizmu. Jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwienia, super, uda Wam je się załatwić po Waszej myśli. Bardzo przyjemny dzień. Karta mówiąca o tym, że będziecie takie beztroskie i wolne, lekkie, właśnie jak czują się dzieci, w bardzo dobrym humorze. Karta mówiąca też, że w tym dniu możecie miło spędzić dzień w towarzystwie swoich dzieci lub ci z Państwa, którzy pracują w jakimś zawodzie, który ma związek z dziećmi, jak najbardziej będzie to miły i udany dzień. Spokojny, optymistyczny, pomyślny, nic złego nie powinno się wydarzyć. Wszystkie Wasze plany powinny pójść po Waszej myśli. W sobotę 7 buław. Troszeczkę będziecie walczyć tutaj z jakimiś przeciwnościami. Ktoś może Wam tutaj jakieś trudności sprawiać, ale Wy jesteście na mocnej, wygranej pozycji. Wszystkie jakieś takie sprawy, trudne sprawy lub jakieś nieplanowane wydarzenia, które mogą wyskoczyć w tym dniu, dacie sobie radę, obronicie siebie, nie dacie się strącić z pozycji lidera. 7 buław, karta pokonywania trudności, tak? Ktoś może Was zaatakować, Wy odeprzecie ten atak, więc tutaj nie bójcie się. Wyznaczycie bariery, nie pozwolicie komuś wejść na swoje terytorium, tak? Więc tutaj może być taka karta, że troszeczkę może ktoś Wam tam rzucać kłód pod nogi, ale Wy spokojnie dacie sobie radę, bo macie silną pozycję. W niedzielę 4 buławy, karta szczęśliwego domu, silnej pozycji, takiej stabilizacji, karta zwiastująca jakieś uroczystości domowe, zaproszenia na śluby, komunie, urodziny, imieniny, karta świętowania, karta bezpiecznego domu, karta rodziny, karta małżeństwa. Ogólnie niedzielę powinniście miło spędzić w domu, karta domu jak najbardziej, cztery ściany. Miło, sympatycznie, bez żadnych jakichś szczególnych wydarzeń, po prostu będziecie w domu odpoczywać. Karta tła, rycerz kielichów, czyli w tym tygodniu mogą nadejść nowe wiadomości, może się pojawić jakiś dobry przyjaciel z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Wyciągnie może Was gdzieś na jakąś imprezkę, ale niekoniecznie. To może być zwiastunek nowego romansu, nowej miłości.
Albo po prostu ktoś taki, ktoś bardzo miły, przyjacielski odwiedzi Was w tym tygodniu, albo możecie liczyć na dobre wieści od takiej osoby, tak? Więc tutaj też jak najbardziej pozytywnie, macie fajny, udany tydzień bez jakichś takich niespodzianek, bez jakichś trudnych energii, tak? Lekki, spokojny, bezpieczny tydzień, zapewniający i finanse, i sukces pracy, i taką stabilną pozycję, bezpieczną, silną, mocną, nic Wam nie zagraża. Dobrze, teraz ogólną kartę rady poproszę dla skorpionów na ten tydzień, najbliższy, 25-31 marzec. Jaka jest ogólna karta rada? Król Kielichów. Kochani, bądźcie dobrze nastawieni emocjonalnie, bądźcie osobami optymistycznymi. Jeżeli będziecie potrzebować jakiejś rady, możecie liczyć tutaj na mężczyznę po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, czyli znowu nam się pojawia ta osoba, tak? Więc ona będzie tutaj taką osobą pomocną, jeżeli będziecie mieli jakiś kłopot, jakiś problem, śmiało idźcie do tej osoby, ona na pewno nie zostawi Was w potrzebie, zawsze Wam pomoże, zawsze Was wysłucha, udzieli dobrej rady, to jest doskonały doradca, doskonały dyplomata, być może tutaj w tej sprawie urzędowej coś Wam pomoże. Jak najbardziej, ona na pewno Was nie zostawi tutaj bez swojej opieki, bez swojej takiej, bez takiego wsparcia emocjonalnego, takiego dobrego słowa, więc jak najbardziej tutaj liczcie na swoich przyjaciół, bo oni Wam na pewno pomogą. I teraz jeszcze zobaczymy, co karty radzą odnośnie afirmacji na ten tydzień dla naszych skorpionów. Proszę o piękną afirmację dla skorpiona ten tydzień. Proszę bardzo. Wszystko, czego dotknę, przynosi mi korzyści. Super. Teraz wszędzie wokół widzę nowe szanse na sukces. Odczuwam ofiarowane mi błogosławieństwo i dobrobyt. I o tym mówi, kochani, karta Słońca i karta Asa Denarów. Czyli, moi drodzy, bardzo dobry tydzień pod względem finansowym, pod względem pozytywnych rozwiązywania wszystkich spraw, jakie będziecie mieli zaplanowane na ten tydzień. Nie bójcie się, działajcie, dobrze wybierzecie. W razie jakichś wątpliwości możecie liczyć tutaj na tą osobę z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Ona na pewno dobrze Wam doradzi i nie pozwoli Was skrzywdzić w żaden sposób. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie sprawdzić swój znak ascendentalny, a tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia, samych sukcesów, samych optymistycznych chwil, pogodnych, dużo przyjaciół. Realizujcie się, kochani, żeby wszystko udało się po Waszej myśli. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 25 do 31 marca bieżącego roku. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i przechodzimy do czytania. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. A tymczasem sprawdzamy, co tam u naszych raczków na najbliższy tydzień. Co tam ciekawego karty chcą przekazać. Poniedziałek. Pustelnik. Wtorek, trzy denary, środa, kapłanka, czwartek, sąd ostateczny, piątek, as denarów, sobota, cesarz i niedziela,
A z kielichów. Bardzo ładny tydzień, stabilny, bez żadnych trudnych kart. W tle czytania siódemka denarów, czyli oczekiwanie cierpliwie na rezultaty, na efekty waszych wcześniejszych działań, poczynań. Afirmacje sobie wybierzemy na sam koniec. Kochani, poniedziałek zaczynacie eremitą, tak zwanym pustelnikiem. Jakaś sprawa przed wami do przemyślenia, troszeczkę się odizolujecie od otoczenia, pobędziecie w samotności, bo coś dokładnie musicie przemyśleć, przeanalizować. Jest jakaś sprawa, którą naprawdę musicie poważnie potraktować. Musi to być mądre, musi być to takie dojrzałe. I no, w tym dniu będziecie sami ze sobą, sami ze swoimi myślami, bo jakaś sprawa jest po prostu do przeanalizowania, do przemyślenia. Karta też mówi o ostrożności, o zastanowieniu się nad czymś. Być może macie jakieś plany, jeżeli tak, to trzymajcie je na razie w sekrecie. Karta mówi, że na razie się wycofacie ze środowiska tak, żeby coś po prostu dokładnie przemyśleć. Jakaś sprawa tutaj musi być dokładnie przez was przeanalizowana. I teraz tak, we wtorek mamy 3 denary. Być może jest to oferta pracy, którą musieliście dobrze przemyśleć, ponieważ 3 denary mówi o nowej pracy, o dobrej pracy. To jest przyjęcie jakiejś oferty, przyjęcie zlecenia, to jest dogadanie się z kimś, podpisanie umowy, tak? To są pieniądze. To jest też praca, co dla niektórych innych raczków może być to studiowanie, zdawanie egzaminów, ale raczej wygląda mi tu na to, że przyjmujecie jakąś ofertę pracy albo jakieś pieniądze tutaj do was dotrą we wtorek. Co w środę? W środę karta kapłanki, karta dla tych, co się uczą, to studiowanie na wyższych uczelniach jak najbardziej. Karta mądrości, karta rozwijania się, dokształcania, chłonięcia wiedzy, tak, uczenia się. Dla innych może być to jakaś tajemnica, coś jest niejasnego, coś musimy odkryć, jakieś tutaj sprawy muszą wyjść na światło dzienne. Niewątpliwie jest też karta intuicji, więc będziemy mieć tutaj wyczulone zmysły, nasz intelekt naprawdę będzie buzował, więc będziecie mieli doskonałe przeczucia. Na pewno zaufajcie sobie, bo ta intuicja w tym dniu dobrze wam podpowie. Z kolei dla innej grupy raków może być to spotkanie z wróżką, z doradcą duchowym, z jasnowidzem, z osobą o takich zdolnościach paranormalnych, parapsychologicznych, że tak powiem. Z kimś, kto po prostu tutaj, no nie wiem, zasięgniecie jakieś porady, być może, żeby karty ktoś rozłożył, czy żeby z numerologii coś policzył. No, jakaś taka osoba o ogromnej wiedzy i o tym właśnie takim dodatkowym zmyśle, tak, o tej takiej duchowości. Jeżeli chodzi o kapłankę, myślę, że to wszystko. Jakieś kobiece sekrety, jeżeli tutaj chodzi o panie, tak? Więc tutaj coś możecie ukrywać, coś, jakaś taka tajemniczość, coś będziecie takie jakieś owiane szalem tajemniczości. W czwartek sąd ostateczny. Bardzo szybko zaczną się tutaj jakieś zmiany w waszym życiu. Coś nowego nadchodzi. Ten anioł, który tutaj zatrąbi, to wreszcie was obudzi, tak? Że być może się ockniecie, wstaniecie, zaczniecie działać w nowym kierunku. Jest to coś z korzyścią dla was. Może być powrót do starej pracy, może być powrót do byłego partnera, może być powrót do jakichś idei, pomysłów, które kiedyś gdzieś tam w waszej głowie zaświtały, teraz mają szansę się zrealizować. Sąd, są to nieoczekiwane zwroty w waszym życiu, ale na korzyść, tak? Jest to szybka jakaś zmiana właśnie sytuacji, odrodzenie, rehabilitacja być może po jakiejś przebytej chorobie, ogólna poprawa w życiu, tak? Coś zaczyna się na nowo, jesteście jak nowonarodzeni, jakaś taka pobudka w waszym życiu, jakiś sygnał do działania, tak? Więc karta sądu, coś tutaj się zadzieje szybko, że być może podjęcie jakiejś decyzji, może ktoś was zmobilizuje do czegoś, ponieważ w piątek mamy asa denarów, duże pieniądze, szansa na duży zarobek, jakiś sukces finansowy. Ci z Państwa, którzy tutaj no, mają ofertę pracy, na pewno będzie ta praca dobrze płatna, na dogodnych warunkach, stała umowa o pracę. Ci z Państwa, którzy lokowali gdzieś pieniądze, też duże zyski, czy to giełda, czy to jakieś lokaty w banku, jakieś takie operacje finansowe.
Może być to dodatkowe źródło finansów, mogą być to wygrane losowe. No wszystko, co dotyczy pieniędzy i materii, jak najbardziej na najwyższym poziomie. Być może sprzedacie nieruchomość, być kupicie z dobrym zyskiem, może być to jakaś dobra okazja, która po prostu pomnoży Wasz majątek, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o finanse, bardzo ładnie. W sobotę karta cesarza, karta władzy, karta autorytetu, karta majątku, posiadania, wygody, dostatku, dobrobytu, karta stanowczości, karta wysokiego stanowiska. Będziecie w tym dniu asertywni, możecie mieć do czynienia z zodiakalnym baranem, jak najbardziej. Tutaj w poniedziałek zapomniałam dodać, że to jest karta zodiakalnej panny. Też może mieć ta osoba wpływ na podjęcie jakiejś ważnej decyzji w poniedziałek. Co jeszcze o cesarzu? No cesarz to jest władza, odpowiedzialność, tak? Kompetencja, karta siły, autorytetu, stanowczości, już to mówiłam. Może jakiś urząd, może ojciec lub mąż na wysokim stanowisku, tak? No coś tutaj się będzie działo, albo po prostu wygodnie spędzicie ten dzień, będziecie po prostu wydawać polecenia, rozporządzać, tak? Karta takiego, no, wysokiego stanowiska, może potem asie denarów, ktoś Wam tutaj zaproponuje zmianę pracy i będziecie awansować, też tak może być. Albo jakaś rozmowa z szefem, albo z jakimś urzędnikiem. No już dopasujecie do swojej sytuacji. Niedziela as kielichów, czyli bardzo, bardzo szczęśliwy dzień pod względem emocjonalnym. Będziecie się czuli kochani, będziecie się czuli docenieni. Emocje będziecie mieli bardzo, bardzo pozytywnie. To będzie wspaniały dzień. Odpoczniecie sobie, zrelaksujecie się. Szansa na nową miłość, na zakochanie, przyjaźń. Bardzo miło, spokojnie, pod względem uczuciowym spędzicie niedzielę. I karta tła, tak jak mówiłam, 7 denarów, czyli na coś musicie poczekać. Już coś zrobiliście, jakieś kroki podjęliście i teraz cierpliwie czekacie na wzrost, na to, że te sprawy dojrzeją, dopną się na ostatni guzik, a Wy będziecie mogli tutaj zbierać owoce i zyski z dotychczasowych działań. Tak, niewątpliwie chodzi tutaj o pieniądze, bo macie dużo denarów w czytaniu, więc jeżeli była jakaś nowa praca lub jakieś zlecenie, oczekujecie dużego wynagrodzenia, więc ono na pewno przyjdzie, tylko troszeczkę uzbrójcie się w cierpliwość, musicie poczekać, coś po prostu nie wypali w tym terminie, w którym myśleliście, że dojdzie to do skutku, coś będzie przesunięte, coś ma jakieś opóźnienie, ale na pewno tutaj będzie to zrealizowane i na pewno będziecie z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Zobaczymy teraz, macie piękny tydzień, naprawdę bardzo ładne, spokojne karty, niedziela, as kielichów, bardzo ładnie kończycie. Proszę o wyjaśnienie teraz, o wyjaśnienie, proszę o kartę radę dla naszych raczków na ten tydzień. Ogólna karta rada. Kapłanka. Ja myślę, że tutaj będzie jakaś oferta pracy i karty razem, żebyście od razu nie chwalili się na lewo i prawo, tylko troszeczkę byli tajemniczy i dopóki nie podpiszecie tej konkretnej umowy, dopóki nie doczekacie się tego czegoś obiecanego, być może pieniędzy, czy właśnie tej umowy jakiejś, nie chwalcie się w środowisku, zachowajcie ten sekret dla siebie, żeby nie zapeszać, tak jak ja to mówię, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Bądźcie osobami owianymi tajemniczością, utrzymajcie tą tajemnicę w sobie. To samo mówi pustelnik, tak? Jeżeli macie jakiś pomysł na pieniądze, na biznes, na nową pracę, utrzymajcie to na razie w sekrecie, dopóki nie będzie sfinalizowane to oczekiwanie, tak? Dopóki nie dopniecie wszystkiego na ostatni guzik i nie będziecie pewni, nie będziecie mieli umowy bądź jakiegoś kontraktu w swojej ręce podpisanego. Proszę jeszcze o afirmację ogólną dla naszego raczka. Moje życie jest wspaniałe. Piękna afirmacja. Bardzo proszę. Tak to wygląda. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. Piękna afirmacja i zostańcie z nią jak najdłużej.
Pozytywne przyciąga pozytywne, zwłaszcza nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. Jak pięknie to słoneczko pasuje do tego denara, prawda? Kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie sprawdzić swój znak ascendentalny. Być może tam będą dodatkowe wskazówki, jeżeli to czytanie nie pasuje do Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że byliście, że odsłuchaliście to nagranie. Zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wspaniałego tygodnia, udanego, pozytywnego. I do usłyszenia do kolejnych czytań. Pozdrawiam. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby i zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 25 do 31 marca bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Państwa do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak sobie obliczycie, macie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. I już patrzymy, co tam u naszych rybek w najbliższym tygodniu będzie ciekawego się działo. Poniedziałek. Sprawiedliwość. Nie, niesprawiedliwość. Przepraszam Was. Rycerz mieczy. Nowa talia, jeszcze tak się z nim nie zaznajomiłam. Wtorek. As kielichów. Środa. Dziewięć kielichów. Czwartek. Dziewięć mieczy, o mój Boże, kochany. Piątek. Król mieczy. To jest królowa mieczy, kochany. Tak, bo ona ma piersi i ma wagę. Albo rycerz, bo jest konik. Zaraz zobaczymy. Sobota. Tak, rycerz. Rycerz denarów. Czyli to jest rycerz mieczy. Dobrze, powiedziałam. I niedziela. Rycerz buław. O matko, ile osób macie w tym tygodniu? Dla czytania macie dziesiątkę kielichów, bardzo ładnie. I już patrzymy. Poniedziałek, rycerz mieczy. No, jakieś szybkie wiadomości do Was dotrą. Ewentualnie możecie mieć tutaj do czynienia z mężczyzną po 30 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Osoba taka gwałtowna, troszeczkę nerwowa, ale bardzo bystra, mądra, inteligentna. To jest też wskazówka, że w tym dniu, kochani, możecie być bardzo pewni siebie, błyszczeć intelektem, patrzeć obiektywnie na niektóre sprawy, ale możecie też wdawać się w kłótnie, w sprzeczki, jakieś gwałtowne, nieoczekiwane szybkie wiadomości mogą do Was dotrzeć, możecie mieć do czynienia z jakimś urzędnikiem, policjantem, nie wiem, urząd skarbowy, ZUS, być może będziecie załatwiać jakieś właśnie papierowe sprawy, będziecie biegać szybko po urzędach, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Więc taki bardzo aktywny, dynamiczny dzień. Uważajcie tylko, żeby nie wdawać się w rozmowy, w ostre jakieś wymiany zdań, w kłótnie, w pyskówki z tym jegomościem, bo nie da Wam dojść do słowa, a szybko się irytuje, szybko wyprowadza z równowagi, więc może dojść do jakichś niemiłych sprzeczek. We wtorek już bardzo fajny dzień, bardzo spokojny, as kielichów, czyli będziecie pozytywnie nastawieni do ludzi, ludzie tak samo do Was, nie powinno być żadnych problemów w załatwianiu jakichkolwiek spraw, będziecie się w tym dniu czuli bardzo miło, szczęśliwie, spełnieni emocjonalnie, może wyjdziecie gdzieś z ukochanym,
albo gdzieś z przyjacielem, z przyjaciółką. Bardzo taka pełnia pozytywnych emocji, takie spełnienie emocjonalne, więc taka równowaga emocjonalna, szansa na nową miłość jak najbardziej. Będziecie po prostu szczęśliwi w tym dniu. Nic nie powinno zakłócić tutaj waszej harmonii życiowej. W środę karta wygodnego życia i kontynuacja spełnienia swoich zachcianek, spełnienia swojego szczęścia, zaspokojenia swojego szczęścia emocjonalnego, tak? Jesteście szczęśliwi, jest wam dobrze, tak jak jest, spełniacie jakieś swoje zachcianki, być może zadbacie o jakieś swoje tutaj sprawy związane z urodą, ze zdrowiem. Ogólnie dziewiątka kielichów mówi o stabilizacji, o zrealizowaniu swoich pragnień, o spełnianiu swoich zachcianek. Macie z tego satysfakcję i robicie to tylko dla siebie, tak? Czyli takie zaspokajanie swoich emocji. Nie wiem, może kupicie sobie coś ładnego, może wyjdziecie gdzieś do fryzjera, do kosmetyczki, do spa, na jakiś masaż, no będziecie sprawiać wrażenie osób wypoczętych, spełnionych i zadowolonych z życia. W czwartek już nie jest tak fajnie, ponieważ mamy jakieś wyrzuty sumienia. Pierwsza myśl, jaka mi tu przyszła, to, że jesteście, kochani, na diecie. Zbliża się wiosna i tutaj troszeczkę sobie w środę być może pofolgowaliście, zadbaliście o swój brzuszek, o swój apetyt i w czwartek macie wyrzuty sumienia z tego powodu i się nadręczacie. Oczywiście to nie dla wszystkich, tak? To mogą być jakieś stany depresyjne, no coś was tutaj wyprowadziło z równowagi, jakieś słowa was zabolały, ktoś tutaj może nieładnie was potraktował. Jak coś was dręczy, to jest jakieś takie cierpienie, tak? Psychiczna udręka, jakiś niepokój, jakieś napięcie, jakieś demony was w nocy męczą, nie możecie spać. Coś was tutaj gnębi psychicznie, tak? Jakieś myśli was zadręczają i jakieś przemyślenia, więc czwartek nie fajny, jakiś taki smutny dzień. Bardzo depresyjny. Być może pogoda, a być może, no zaraz dopytam kartę, o co tutaj chodzi, a być może jakaś osoba tutaj sprawi, że będziecie się czuli niefajnie, być może jakiś stres związany przed rozmową. Mamy tutaj króla w piątek mieczy, osoba na wysokim stanowisku, jakiś wysoko postawiony urzędnik bądź sędzia, radca prawny, adwokat, notariusz. Być może jakaś sprawa urzędowa, pilna do załatwienia, no król. Mieczy jest to osoba inteligentna, surowa, ale sprawiedliwa, bystra, pewna siebie, więc być może tutaj pojedzie się takie osoby. Mężczyzna po 45 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, więc jakaś tutaj ważna rozmowa was czeka. I być może dzień przed tą rozmową, dlatego wy tak nie mogliście spać, bo zastanawialiście się, no co tutaj z niej wyniknie, czy będzie dobrze, czy nie. Jaki będzie osąd, jaka będzie decyzja tej osoby. Być może jest to właśnie osoba, która będzie tym mieczem sprawiedliwości tutaj no, was oceniać i tą prawdę obiektywnie rozpatrywać. Dobrze, w sobotę mamy rycerza denarów, czyli jakieś dobre pieniądze. Może kupicie sobie coś ładnego, być może ktoś was odwiedzi. Mężczyzna po 30 roku życia, z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec. To jest jakaś dobra nowina odnośnie finansów. To jest zakup, jakiś drogocenny przedmiot, być może biżuteria, być może nie wiem, samochód, coś takiego cennego. Ktoś może sobie kupi jakieś coś do domu, jakieś wyposażenie wnętrz. To są finanse, to są wszystkie sprawy związane z finansami. Być może one pomalutku jakoś kroczą. To może być też
spowolnienie jakiejś sytuacji finansowej. Bordyczny narów to on tak sobie człap i człap, człap jak ślimaczek, jak żółwik pomalutku, ale niemniej to dotrze. To mogą być jakieś umowy, to mogą być jakieś finanse spóźnione, albo po prostu będziecie w tym dniu wydawać pieniądze na siebie i będziecie sobie sprawiać przyjemności, tak? Coś ładnego sobie kupicie, albo ktoś do Was przyjedzie i coś Wam ładnego ofiaruje. Niedziela, rycerz buław, czyli bardzo aktywny dzień. Być może wyjdziecie gdzieś na rower, pobiegacie, jakaś siłownia, basen. To może być wyjazd, może być podróż, planowanie przeprowadzki. Albo romans, mężczyzna po 30 roku życia z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Jakiś romantyczny dzień, miło może spędzicie ze swoim partnerem, jakiś wypad gdzieś, no takim pobyciu tylko ze sobą, po flirtowaniu, po romansowaniu, miło spędzicie jakieś chwilę, więc niedziela. Macie bardzo dużo osób w tym tygodniu, więc będzie się działo, mogą Was ludzie odwiedzać. Te sprawy mogą dotyczyć właśnie tutaj tego króla mieczy, jakiejś sprawy tutaj urzędowej, więc może być związane z finansami, z podróżami, z wyjazdami, ale to już dopasujecie do swojej sytuacji życiowej. W tle mamy kartę 10 kielichów, więc karta małżeństwa, karta szczęśliwej rodziny, karta spełnienia emocjonalnego. Karta mówiąca o szczęściu, o bliskości przyjaciół, możecie liczyć na rodzinę, możecie liczyć na współmałżonka, to jest taka realizacja naszych pragnień, szczęście i dostatek, jeżeli chodzi o emocje, taka szczęśliwa, stabilna, pełna, rodzinna, taki szczęśliwy dom rodzinny. Tak? Karta też małżeństwa, więc może chodzić tutaj o jakieś sprawy małżeńskie, sprawy przydomowe, tak? Dobrze, kochani, ogólna rada na ten tydzień dla naszych rybek. 7 mieczy, nie dajcie się oszukać, nie unikajcie odpowiedzialności, więc jeżeli tutaj coś, jakieś sprawy urzędowe są, to załatwcie to. Nie starajcie się być w ukryciu, wszystkie niech Wasze sprawy, interesy będą czyste, klarowne. Nie próbujcie tutaj kogoś oszukać, nie próbujcie kogoś, że tak powiem, no, przebiegle wykorzystać, ale karta może też ostrzegać przed oszustami, przed złodziejami, przed jakimiś nielegalnymi transakcjami, przed jakimiś takimi sprawami, które po prostu gdzieś tam niekoniecznie mogą być uczciwe, tak? Ponieważ siódemka mieczy to jest oszustwo, to są kłamstwa, to są jakieś przekręty, ale ogólnie karta złodzieja, karta kogoś, kto się ukrywa, kto nie chce być złapany na gorącym uczynku, coś robi, wynosi coś ukradkiem, więc uważajcie na złodzieja, uważajcie na to, żeby nikt Was nie wykorzystał. A Wy bądźcie sprytni i nie dajcie się oszukać. Ogólna karta, afirmacja dla naszych rybek. Przyszłość jest cudowna. No i bardzo pięknie. Bardzo proszę. Tak ta karta wygląda. Tutaj opis. Żyję w otoczeniu bezgranicznej miłości, światła i radości. W moim świecie wszystko jest takie, jak być powinno. Piękna afirmacja, trzymajmy się niej. I cóż, moje kochane rybki, jeżeli czytanie nie rezonuje, zachęcam, obliczcie ten znak ascendentalny, odsłuchajcie filmik adekwatny do tego znaku. Co więcej, miałam sprawdzić jeszcze, kochani, tą dziewiątkę mieczy, tylko o co tutaj chodzi, o co Wy będziecie się tak martwić. Przepraszam Was, jeszcze dopytamy. Jakieś sprawy małżeńskie, albo chodzi o jakiegoś mentora, o jakiegoś dobrego doradcę, jakieś sprawy tutaj. To może być też urzędnik, to może być ktoś wysoko postawiony, tak? Mamy tutaj papieża, no wyzumuj mi. No nieważne, widać chyba, tak?
jakiś dobry doradca, autorytet. Coś, jakaś tutaj sprawa musi być wyjaśniona i wy się stresujecie, więc być może chodzi o jakąś poradę prawną. Będziecie mieli tutaj z tym notariuszem, czy jakimś adwokatem, radcą może finansowym spotkanie. Wy się troszeczkę stresujecie, bo boicie się, no, żeby nikt was tutaj nie oszukał, tak? Więc nie dajcie się, kochani. Karta papieża to zodiakalny byk, więc to ktoś może być taki tutaj. Ale to jest też szczególna ochrona, więc tutaj nie bójcie się, jeżeli chodzi o jakiegoś dobrego doradcę, to na pewno tutaj dobrze wam tutaj doradzi. To jest też karta ojca, więc może martwicie się tutaj o swojego tatę, ale oczywiście nie dla wszystkich. No dobrze, kochani, nie będę już więcej przynucać. Życzę wspaniałego tygodnia. Zapraszam do kolejnych czytań, żeby wszystkie wasze sprawy udało się pozałatwiać po waszej myśli. Fajny tydzień, no gdyby nie ta dziewiątka mieczy, tak? Ale to mówię, no, można myśleć. Jest tyle spraw, taki jest świat, że tak powiem, szybki w dzisiejszych czasach, że no, nie ma chyba osoby, która by w nocy nie myślała, nie zastanawiała się, co dalej, tak? Przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji bądź poważną jakąś rozmową. Kochani, nie przynudzam, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.